Paweł Salacz, Wybrzeże Gdańsk. Zapraszamy na 7 wspaniałych pytań. Pytanie pierwsze. Każdy etap twojego życia naznaczony jest innym pseudonimem. Dlaczego w Brzegu byłeś ciapą, w SMS-ie Gdańsk krową, a w Wybrzeżu kiełbasą? Opowiedz historię każdej z ksywek. Powiem tak, no pierwsza ksywa z Brzegu, tak, ciapa, to jest od tego, że kiedyś na Mistrzostwach Polski graliśmy mecz i po prostu biegnąc do obrony wywróciłem się i trener nazwał mnie ciapą, już tak zostało. Druga jest krowa i jest to od trenera Janka Prześlakiewicza, który podczas jednego z meczy powiedział do mnie, krzyknął wręcz, że krowa zmiana i tak już się przyjęło. A kiełbasa to jest niedawno nadana ksywka i tu jest przez trenera Marcina Lijewskiego, który teraz po wakacjach uznał, że na wakacjach chyba zjadłem za dużo ilość kiełbasy i tak została taka ksywka. Świetnie. Pytanie drugie. Dlaczego wróciłeś kiedyś do domu ze szkoły bez spodni? To jest... Było tak, że byłem wtedy jeszcze w szkole podstawowej i miałem takie spodnie, to była wtedy zima jeszcze, byłem takie spodnie, że były do nich doczepiane po prostu kalesony. No i zostawałem po lekcjach w świetlicy, bo moja mama wracała później z pracy i po prostu później mnie odbierała. A ja zostawałem w świetlicy, no i jedna z wychowawczyń zebrała nas po prostu na sanki, żebyśmy poszli sobie pozjeżdżać i spodnie były po prostu mokre, jak wróciłem i zostawiłem je na grzejniku i jak już wracałem do domu, zapomniałem ich ubrać i wracałem w samych kalesonach. A kiedy odebrałeś spodnie? Następnego dnia. Okej, pytanie trzecie. Koledzy z SMS-u mówią, że ugryzła cię afrykańska pszczoła. Powiedz, w jakie miejsce i dlaczego tak mówią? Nie wiem, właśnie wydaje mi się, że ugryzła mnie w twarz, ale nie pamiętam dobrze. I wydaje mi się, że jakiś dziwny właśnie rodzaj pszczoły zawitał do mojego rodzinnego miasta Brzegu, bo zawsze jak stamtąd wracam, to jestem taki trochę spuchnięty. Koledzy twierdzą, że jednak gdzie indziej cię ugryzła. Gdzie indziej? To... Może być też, że w brzuch, ale teorie są podzielone, że tak powiem. Rozumiem, nie wnikam. Pytanie czwarte. Dostałeś kiedyś propozycję zawodowej gry w koszykówkę. Przybliż kulisy tej sytuacji. To tak, byliśmy po prostu z kolegami kiedyś na, można powiedzieć, no na imprezie byliśmy i tam poznałem jednego z trenerów koszykówki właśnie. Zapytał mnie się, w co gram, ja tak dla żartów powiedziałem, że w koszykówkę. No i zapytał mnie się po prostu, czy nie chcę z nimi podpisać kontraktu. Powiem, zastanawiałem się, bo oferował bardzo dobre pieniądze, ale jednak nie doszło do sfinalizowania transakcji. Przybliż, jaką kwotę chodziło? 5000 euro. Piąte. Pytanie od trenera Lijewskiego, który powiedział kiedyś, że będziesz przyszłością polskiej piłki ręcznej. Dlaczego tak sądzi i co musi się stać, żeby to się sprawdziło? Wydaje mi się, że sądzi tak po tych dobrych meczach teraz ostatnio, co mi się przytrafiły. I myślę, że pierwszym krokiem do tego na pewno będzie zrzucenie wagi i poprawienie gry w obronie, jak i poprawienie kondycji. A propos zrzucenia wagi, pytanie szóste. Jeszcze raz pyta trener Lijewski. Ile miało być na wadze po wakacjach, a ile było rzeczywiście? No, po wadze na wakacjach miało być 118 kg, a było... O, dużo więcej, że tak powiem. A jak zareagował trener? Trener Lijewski akurat zareagował śmiechem. Dobrze, Paweł, ostatnie pytanie, pytanie numer 7. Na koniec dokończ zdanie. Dzisiejszy mecz będzie ciężki jak? Jak sali po świętach. Super, dziękuję bardzo.